Ośrodek Koteria sterylizuje i kastruje koty wolno żyjące. W 2009 roku udało nam się pozyskać przychylność pani Marii Kaczyńskiej i pani doktor Sumińskiej i obie przecięły wstęgę na rozpoczęciu, otwarciu koterii. W Warszawie jest około 22 tysięcy kotów wolnożyjących. My rocznie obsługujemy około 2 tysięcy kotów. Koty wolnożyjące różnią się od kotów domowych tym, że te koty nigdy właściwie nie zostaną oswojone w pełni. Mogą żyć obok człowieka, mogą nawet dawać się, prawda, pogłaskać, ale jednak one żyją na dworzu i one potrzebują tego terenu. Musimy mieć pieniądze. Te pieniądze pozyskujemy raz z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy, z dotacji ludzi, którzy nam wpłacają na konto oraz zbieramy 1%. Zachęcamy do przelania tych pieniędzy, bo bez pieniędzy to jest właściwie jedyny warunek, który nas może powstrzymać w działalności, to są pieniądze.